sztabu. Z przedniej kamery. Prawa strona. Nasze radiowe centrum dowodzenia. Koordynaty poprawne, odszukać skrzynię i gromadzić w fobie. Bez odbioru. Radiooperator, kolega SQ5 RF. No, świetnie. No, tak, o kurde. Daj mi tu posiedzieć teraz. Co mogę? Ci bardzo. Mogę tu posiedzieć? Strona lewa, na słów wroga. Kolega SQ5 ML. Witamy. Przechodzimy dalej na sprzęt. Kolejne radia na słuchowe. Słuchamy na dwóch radiach, na dwóch różnych antenach. Dalej centrum ładowania sprzętu. I to tyle w naszym radiowym namiocie sztabowym. Plus na zewnątrz mała kuchnia. I jeszcze raz rzut na maszty. Może z tej kamery będzie lepiej widać. Dwa duże. Tu kolejny przy budynku. Tu w poziomie widać longwire'a zapiętego do CG3000. Tutaj mamy Atasa samochodowego przy jednym radiu na słuchowym. Tamten longwire przy CG3000 był przy drugim radiu na słuchowym. Tutaj jest kolejny maszt. I obok mała antena X300, w sensie na małym maszcie. To taki rzut na nasze stanowiska radiowe. Pokrótce tak to wygląda. Dobra, teraz zrobimy przejście od namiotu naszego radiowego bokiem do kolejnego namiotu sztabowego, gdzie się odbywa główne zarządzanie całą walką. Pokażę wnętrze, jak to wygląda. Okej, przyjął, dziękuję. Jest mapa, piwko bezalkoholowe. Podgląd walki na żywo. I miejsce odpoczynku. To jest cały namiot sztabowy. Sorry, tu, przepraszam, ruina. A tam oczywiście nasz radiowy, co już wcześniej tam byłem. Pozdrawiam.